teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wojciech Saługo, marszałek województwa śląskiego, jest z nami. Witamy państwa, witam po raz drugi. Panie marszałku, nie do końca odpowiedział pan na moje pytanie, którym kończyliśmy radiową część naszej rozmowy. Czy dzisiejsi koalicjanci, z którymi współpracujecie właściwie od lat, to wciąż wasi koalicjanci, SLD, SPR, PSL, no przede wszystkim SLD i SPR? Jakby koniec kadencji wskazuje, że tak. Dalej dobrze współpracujemy, mimo że do wyborów 4 dni, to zarządy się odbywają, podejmujemy wspólnie uchwały, podejmujemy wspólnie działania. Sesja jutro jeszcze sejmikowa. Natomiast jeżeli patrzymy w przyszłość, oczywiście, że no nowe rozdanie To kolejne nowe rozmowy, nowe rozdanie to pewnie nowe umowy koalicyjne. Siadamy do stołu i będziemy rozmawiać. SLD jest ponoć skłonny dogadać się z PiS. SPR takiej koalicji nie odrzuca. Co wy zrobiliście źle, że ugrupowania, z którymi współpracowaliście przez lata, dziś są gotowe, żeby przystać do PiS po wyborach? Jeżeli... Nie wiem, może dla PiSu autonomiści przestali być ukrytą opcją niemiecką, a może dla SLD dekomunizacja i zmiany nazw ulic, czy zabranie emerytur za czym optuje, znaczy czemu się przeciwstawia SLD funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa, jeżeli to już nie są przeszkody, no to ewentualnie, mówię to sarkastycznie, trzymałbym kciuki, ale na pewno, znaczy tak nie jest, wiem, że tak nie jest, przecież mamy kontakt z sobą bieżący. Oczywiście musimy usiąść do stołu, zobaczymy, kto ile będzie miał głosów i się policzyć. Co Platforma może dać swoim koalicjantom, czego nie da im PiS? My możemy dać spokój i te 4 lata, które minęły, to naprawdę był spokój, takie partnerskie traktowanie się. Każdy odpowiadał za jakieś odcinki tutaj zarządzania województwem i działo się to, ktoś to nawet opisał, że znowu była ciepła woda w kranie. Tak, była ciepła woda w kranie w tym sensie, że nie budowaliśmy emocji, nie na emocjach próbowaliśmy sprawować rządy w województwie, ale na wydawaniu środków europejskich, na realizacji budżetu, na inwestycjach. Ale może tutaj no, oczekiwania są większe, to z jednej strony. Z drugiej strony Jerzy Gorzelik, jeden z liderów SPR, mówi tak. PO sugeruje, że pod jej rządami samorząd się rozwijał. Jeśli pomysł na rozwój gospodarki Platformy jest podobny jak na rozwój samorządu, to lepiej róbmy zapasy mąki i cukru. No, średnio to brzmi jak wypowiedź kogoś, kto chce współpracować z PO dalej w samorządzie wojewódzkim. No, nie wiem, nie słyszałem tej wypowiedzi, natomiast no, Jerzy Gorzelik jest obecny w tej koalicji, przynajmniej pod moimi rządami jako marszałka 4 lata. Rozmawiamy, współpracujemy, ma Ruch Autonomii Śląska wicemarszałka, jest w zarządzie, nie wiem o co chodzi, trudno mi się odnieść. Myślę, że to jakieś intelektualne wycieczki, ale musiałbym zrozumieć. Jak wy sobą wytrzymaliście tyle czasu w takim razie? Nie, sugeruje pan redaktor jakieś emocje. Ja tych emocji naprawdę, jakieś tu widzę, naprawdę nie mam. Może to jakieś harce. No jest jakiś kłopot, że ten Ruch Śląski się rozbił. Są dwie listy do sejmiku śląskie. Śląska no, Partia Regionalna i Ślązaki razem. Śląska Partia Regionalna, która ma oczywiście swoje kłopoty. No nie jest obecna na liście pod pełną nazwą, tylko jest skrót. Życzy pan, żeby wyborcy trafnie ten skrót rozszyfrowali waszym koalicjantom dzisiaj? No ja powiedziałem, że trzymam kciuki za koalicjantów, to znaczy, żeby koalicjanci znaleźli się w sejmiku. No rozbicie tego Ruchu Śląskiego no nie wróży dobrze, ale, no ale kciuki trzymać trzeba. Szkoda, że tak się stało, no ale myślę, że wyborcy odnajdą regionalistów czy Ślązaków na swoich listach. Chcecie im jednakowoż chyba zabrać wyborców, akcentując jakieś takie śląskie postulaty w swoim programie. Dziś program wspierania właśnie śląszczyzny ma ogłaszać wasz kandydat do sejmiku, profesor Tadeusz Sławek. Tak. Rada Języka Śląskiego, Instytut Śląskiej Mowy i Kultury. Czym miałyby się zająć te ciała? Zawsze traktowaliśmy poważnie regionalizm i tą jakby to powiedzieć, odrębność Ślązaków, odrębność śląską. Chociażby zabiegaliśmy jako tutaj politycy Platformy Obywatelskiej o uznanie
śląskiej gadki jako języka regionalnego. No nie znajdujemy gotki, poparcia. Panie marszałku. Gadki, poparcia. Wybaczam, bo pan z Jaworzna. Tak, poparcia w Warszawie, ale no, nie ustajemy. Na poziomie sejmowym to tak różnie było z tym poparciem Platformy gorzej, w trakcie rządów gorzej Platformy. Gorzej bywało, dlatego mówię, że ale też brakowało poparcia śląskich posłów z innych ugrupowań. To też szwankowało. To będziemy do tego wracać. Podpisując porozumienie koalicyjne z Ruchem Autonomii Śląska, mówiliśmy o tym, że będziemy tutaj czynić to razem i to nie wypieramy się tego. Zawsze byliśmy za regionalizmami, za naszymi małymi ojczyznami, za docenieniem tutaj odrębności Śląska i Ślązaków. Więc nic się nie zmienia. Traktując poważnie temat, chcemy właśnie złożyć nową propozycję utworzenia instytutu, ale już w poprzedniej kadencji wprowadziliśmy kształcenie podyplomowe nauczycieli. To oczywiście ten projekt wspólny nauczycieli regionalistów. Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, kierujemy teraz oferty do samorządów, że dopłacimy do takich kształcenia nauczycieli po to, żeby właśnie tą edukację regionalną prowadzić, co jest jakby podstawą do dalszych działań. Wojewoda Wieczorek mówił wczoraj na tej antenie, że PiS wygra wybory w województwie, bo stoi za nim wiarygodność. Pan mówi też, można tak wyczytać z pańskich słów, że to również wasza wiarygodność będzie decydować o waszym zwycięstwie. Czyja wiarygodność w tej sytuacji waży więcej? No nie ma żadnej oferty, no to się mówi o wiarygodności. Mówię o tym, co proponuje PiS. No był PiS, konwencja PiSu na Śląsku, nie padł żaden konkret odnośnie województwa śląskiego. Oni mają program tylko krajowy, mówią o jakichś właśnie dotacjach krajowych tutaj dla Śląska. Krajowe pieniądze wydawane są w całym kraju i one są wszędzie. Jeszcze raz mówię, to wszędzie trzeba, rząd wydaje środki. To nie, nic specjalnego, nic odkrywczego, chyba że wskazaliby jakąś specjalną inwestycję, którą by chcieli robić, ale takiej nie wskazują. Ale chociażby patrząc na to, co się dzieje w kolejnictwie, bym powiedział, że zapaść w kolejach. Planowane było ileś linii kolejowych do zrobienia, nie realizuje się poza Tarnowskimi Górami do Zawiercia. Nic z listy, która na przykład była tam kiedyś przez PLK przedstawiona, nie robi się projektów. No, jakby rząd, o ile pamiętam, premier 8 miliardów złotych obiecał na inwestycje kolejowe. Ale właśnie to wszystko obietnice, tylko tego gdzieś nie widać. No, premier obiecuje 50 miliardów dla województwa śląskiego, z czego już, jak to obiecywał, wydał 20 kilka. Zaangażował. No, zaangażował. Było to zrobione. Natomiast z nowych rzeczy nie widzę żadnej nowej, która byłaby gdzieś uruchomiona, o której by się mówiło. Wszystko się robi to, co się robi. Jeżeli rząd planuje w jakimś obszarze, w całej Polsce działania i jakiś procent oczywiście musi być na Śląsku zrobiony i mówi, że to jest specjalny program, to jest normalnie w świecie ściema, ale nie wiemy, jaka jest prawda, kto mówi, kiedy prawdę mówię, szczególnie o premierze Morawieckim, to, co na taśmach Morawieckiego słychać, no jakby podważa wszystko to, co dzisiaj premier Morawiecki mówi, bo na taśmach widać, że lekceważy Polaków, ośmiesza, bądź no, skandaliczne wypowiedzi, chociażby o Robercie Kubicy. No to już kupy nie trzyma. Mieliśmy tą drogą, bo przypominam się, co politycy Platformy mówili na tych samych taśmach 3 lata temu. Natomiast... Ale my nie mówiliśmy, że jesteśmy tacy krystaliczni. Myśmy ponieśli tego konsekwencje i czekamy. Premier też powinien tego konsekwencje ponieść. Rozumiem, że nie patrzył pan zazdrością na konwencję PiS w Katowicach ostatni piątek. Natomiast w ten piątek na Śląsku również zbiera się egzekutywa Koalicji Obywatelskiej w piątek po południu. Nie wiem, co znaczy egzekutywa, natomiast będzie konwencja Platformy Koalicji Obywatelskiej. W piątek po południu będziecie nawoływać do łamania ciszy wyborczej przez media? Dlaczego? No, spotkanie na Stadionie Śląskim, panie marszałku, o godzinie 17. Nawet nie dajecie mi szansy, żebym ją zrecenzował, tę konwencję. 7 godzin jeszcze jest od momentu rozpoczęcia konwencji do ciszy wyborczej. Oczywiście w prasie się to w sobotniej nie znajdzie, ale dzisiaj internet, dzisiaj radio, telewizja, zdążymy. Trzeba pracować do 24 w piątek. Wszyscy tak będą pracować, my też. Nic szczególnego, nie tylko my będziemy mieli pewnie takie
spotkania, ale większość partii. Pora niekorzystna, to może pan zdradzi chociaż o czym na Śląsku będą mówić panowie, państwo, Schetyna, Lubnauer, Nowacka? Na pewno o wolności, bo to wybory, czy będziemy wolnymi ludźmi, czy nie. O samorządzie, czy będziemy się samorządzić, czy będziemy centralnie sterowani. O wolności, czy będzie cenzura, bo takie zakusy słychać, chociażby mówi się, że się zlikwiduje pewne... albo odkupi, znacjonalizuje prasę, czyli będzie narodowa, czyli będzie rządowa, co martwi. O członkostwie w Unii Europejskiej, to na pewno, ale też o imporcie węgla, o zamykaniu kopalń, o gigantycznych podwyżkach cen prądu i o zawieszeniu walki ze smogiem przez premiera Morawieckiego. Poza ostrzeżeniami, jakiś pozytywny program również się pojawi na tej konwencji? 226 milionów dla Parku Śląskiego. To już nie obietnica, to konkret. Walka ze smogiem z poziomu samorządu. Jeżeli rząd nas nie wspiera, to samorządowcy Platformy, Koalicji Obywatelskiej robią swoje programy wsparcia i wymieniamy piece, dofinansowujemy wymiany pieców na nowe. O seniorach, o ludziach starszych wyludniamy się, jest depopulacja, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek. O tym też będziemy rozmawiać. Musi być na to pomysł. Panie marszałku, reklamujecie się jako ostatnia nadzieja demokracji. Ale to, co wydarzyło się w Platformie w Gliwicach, to reklamą demokracji jest raczej słabą. Mówimy o historii sprzed rejestracji list, kiedy działacze, wieloletni działacze Platformy zostali wycięci z list do Rady Miasta. Czemu pan na to pozwolił jako szef Platformy w województwie? Pan prezydent Frankiewicz jest demokratą, jest wolnościowcem, jest samorządowcem. Postanowiliśmy jako Koalicja Obywatelska i to była decyzja koalicji jako całości, bym powiedział i warszawskiej koalicji, poprzeć pana prezydenta Frankiewicza, bo uznaliśmy, że to jest dobre dla Polski. Tam, gdzie są prezydenci wyznający w dużej mierze nasze poglądy, nasze idee, nie walczymy z nimi. Tak się dzieje w Tychach, tak się dzieje w Gliwicach. Części, dwóm konkretnie członkom się to nie spodobało, byli temu przeciwni, uważali, że to błąd i swoją kampanię wyborczą chcieli opierać na walce z prezydentem Frankiewiczem. To nie ten czas, bo mówię do tych dwóch panów, nie ten czas. Czas jest, grupa tych działaczy była większa, która zniknęła z list. Dzisiaj inny. No i zostało to zmienione po to, żeby to, cośmy podjęli decyzję, że popieramy pana prezydenta Frankiewicza, żeby to mogło się spełnić, a nie żeby dwóch harcowników, czy może więcej, w trakcie kampanii wyborczej działało wbrew prezydentowi. Można rozstać się ze sobą, to jakby tutaj nie ma w tym nic złego. Natomiast no, ludzie, którzy byli związani z Platformą od lat, którzy też zaprzeczają tego typu zarzutom dzisiaj, no, zostali praktycznie pozbawieni biernego prawa wyborczego. W praktyce właśnie uniemożliwiono im start w wyborach. I to jest... No, nie miałem czasu porozmawiać z panem chociażby Dragonem, bo jest na chorobowym i jakiś z naszej strony kontakt z nim był stosunkowo utrudniony. Natomiast jeszcze raz mówię, to ważniejsze cele zdecydowały o tym, albo inaczej, ważniejsze cele są do osiągnięcia w kraju. Dzisiaj naprawdę mówimy o wolności, o obronie demokracji, o naszym członkostwie w Unii Europejskiej, o bezpieczeństwie Polski i Polaków, bo jesteśmy skłóceni dziwnym trafem już prawie ze wszystkimi sąsiadami. O takich rzeczach mówimy. To walcząc o wielką demokrację, można łamać małą demokrację partyjną, panie marszałku? Nie, demokracja partyjna jest taka, że poparliśmy prezydenta Frankiewicza, a kilku panom się to nie spodobało. No i jak się nie spodobało, i zaczęli działać wbrew, to znaczy no jeszcze werbalnie mówi, że to zła decyzja, krytykowali ją i chcieli występować przeciwko tej decyzji, no to się po prostu nie znaleźli na listach Koalicji Obywatelskiej. No taka jest właśnie demokracja. Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.